Polscy prokuratorzy i posłowie Sejmowej Komisji Śledczej mają dziś w Hamburgu kontynuować przesłuchanie Andrzeja Czyżewskiego. Ten były prokurator i biznesmen jest zamieszany w afery gospodarcze. Wczoraj Czyżewski miał przedstawić posłom mapę mafijnych mieszalni paliwa w Polsce i informacje o próbach korupcji w związku z dostępem do rynku paliwowego. Poseł Zbigniew Wasserman powiedział, że będzie chciał dopytywać Czyżewskiego o wątki korupcyjne oraz o powiązania przedstawicieli państwa z mafią paliwową. Również poseł Antoni Macierewicz będzie chciał, by świadek rozwinął wątek dotyczący ewentualnych związków mafii paliwowej z politykami na podstawie dokumentów, które wczoraj dostarczył przesłuchującym. Wszyscy politycy, których Czyżewski wymienił w swoich zeznaniach, zaprzeczają im i zarzucają mu kłamstwo. A wczoraj prokuratura apelacyjna w Krakowie zatrzymała byłego śląskiego komendanta wojewódzkiego policji Mieczysława K. Powód to jego związki z tak zwaną aferą paliwową. Prokuratura zamierza postawić byłemu komendantowi zarzuty korupcji, a także ujawnienia tajemnicy państwowej. Będąc bezradny. Komisja Śledcza do spraw prywatyzacji PZU przesłucha byłą minister skarbu w rządzie Jerzego Buzka, Aldonę Kamelę-Sowińską. Podjęła ona decyzję o wycofaniu z sądu pozwu o ustalenie nieważności umowy prywatyzacyjnej PZU. Podpisała także aneks do umowy prywatyzacyjnej. Wczoraj komisja postanowiła wezwać na przesłuchanie Lecha Kaczyńskiego. Kaczyński był ministrem sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka, a przesłuchiwany były poseł AWS Tomasz Wójcik zeznał, że informował ówczesnego ministra o nieprawidłowościach w prywatyzacji PZU. Nowe wątki w aferze łowców skór. Oprócz pawulonu i chlorku potasu do uśmiercania pacjentów mogła służyć jeszcze skolina. Lek, którego wykrycie jest bardzo trudne. Sanitariusze i lekarze nie przyznają się do winy, a prokuratura zapowiada dalsze akty oskarżenia. Minister zdrowia zapowiada taką nowelizację ustawy zdrowotnej, która pozwoli na umieszczanie na listach leków refundowanych drogich innowacyjnych specyfików. Marek Balicki chce, by leki te były wypisywane tylko przez lekarzy wyspecjalizowanych w danej dziedzinie. Na rozpoczynający się w poniedziałek w Warszawie szczyt Rady Europy nie przyjedzie rosyjski prezydent Władimir Putin. Rosję będzie reprezentował minister spraw zagranicznych, najniższy rangą przedstawiciel państwa, który może uczestniczyć w tego typu spotkaniu. Zaproszenie dla Władimira Putina było, ale rosyjski prezydent na nie nie odpowiedział. Nie wytłumaczył też, dlaczego nie pojawi się na szczycie. Rosyjska niezawisła gazeta twierdzi, że Putina nie będzie w Warszawie m.in. dlatego, że boi się antyrosyjskiej kampanii w polskich mediach. Co więcej, Putin pierwszy raz odmówił wzięcia udziału w szczycie organizacji, do której należy Rosja. Rada Europy nieraz już krytykowała Rosję choćby za jej działania w Czeczeniu. Jest niemal pewne, że ten temat również tu w Warszawie znów się pojawi. Kolejny skrót wiadomości już za pół godziny. Zapraszam.